Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, są z nami tutaj goście, nasze Linki Malsy. I zapraszam Was dzisiaj na odcinek, jak te Linki Malsy działają. Amelka dostała na swoje pierwsze urodziny właśnie te Linki Malsy. Dostała jeżyka, dostała leniwca oraz łosia. I zaraz Wam wszystko opowiemy, jaka to jest fajna zabawa z tymi Linki Malsami. Ale oczywiście pamiętajcie szybciutko o łapeczkach w górę, o subskrypcjach mojego kanału, a także piszcie do mnie komentarze. Amelka fajne? Włączamy. Słuchajcie, każdy Linki Mals jest na baterię i to są zabawki interaktywne. Włączymy naszego łosia. I już Tak, już do nas mówią. Teraz uruchomimy każdego z nich, bo to trzeba każdego włączyć. Zobaczcie, nasz leniwiec będzie ruszał łapkami, a także główką. Muszę przekręcić, słuchajcie, do Michalinki tutaj, do Amelki, przepraszam, żeby Amelka widziała. I jeżyk, zobaczcie, świeci się, wszystko będzie, zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie działać. One mówią, one śpiewają i jednocześnie uczą. Zabawa jest naprawdę super. Oprócz tego, kochani, że leniwiec ma tutaj na swoim brzuszku światełko, ma tutaj na swojej łapce. Właśnie, Amelka będzie się bawiła łosiem, tak? Tutaj, a ja jeżykiem. A ty jeżyki, jeżykiem. Na swojej łapce ma tutaj przycisk z muzyczką, a więc tu będzie się uruchamiać muzyczka. Ojej, ojej, Amelko, nie rzucamy łosia, zobacz, tu. Tak, o zobaczcie, one już ze sobą rozmawiają. I zobaczcie, wszystkim świecą się takie same światełka. To są właśnie, to jest fajne w tych Linki Malsach, że one ze sobą współpracują. Zaraz Wam włączymy jakąś muzyczkę. Jaką włączymy? O, jeżyk ma tutaj takie fajne pokrętło, motylek, i można sobie przekręcać. Albo tym wałeczkiem przekręcać. Bach? Nie, nie robimy bach. I jeszcze jeżyka można prowadzić. Zobaczcie, bo ma sznurek. Michalinko, połóż na chwilę tego jeżyka. I tu jeszcze można naciskać. Zobaczcie. I tu jeszcze można się tak fajnie tym bawić. Przesuwać sobie te kółeczka. I teraz Wam pokażę, jak będą się uczyć liczyć nasze Linki Malsy. Amela, chodź, naciśniemy tutaj. O, to jest... Powtarzają. Wszystkie powtarzają. Tak. Nie powiedział? Zielony. Zielony. Dziękuję, tak. A teraz przekręcimy. O, śpiewają. Jeszcze raz. O, tak. Pięknie nam te Linki Malsy policzyły. Brawo! Brawo! Tak. To teraz kształty. Teraz jest cyfra. Dobra. Serce. Trójkąt. Bach? Nie, nie będą robić bach. Zobacz. O, tak, tany, tany. Brawo. Tak, Amelciu. Jeden! Jeden! Ojej! Kołysz się! Super!
Tak? Ale się świeci światełko pięknie, tak. Ręce w górę, w górę, Amelka w górę, rączki. Brawo! Jej, brawo! Teraz tu, naciśniemy tu. Co one będą? Kochani, my mamy trzy linki malsy, ale ogólnie tych linki malsów jest pięć. Jest łoś, jest leniwiec, jest jeżyk, jest również wydra, która uczy literek. I lama. I również jest lama, która układa się wieżyczkę z takich kółeczek i musi dziecko po kolei wkładać kółeczka i wtedy będzie ułożona taka wieżyczka. Jeśli macie ochotę i chcecie zobaczyć, jak wszystkie linki malsy współpracują ze sobą, cała nasza piąteczka, to zostawcie dużo łapek pod tym filmem, a ja nagram dla Was taki filmik, w którym pokazuję, jak współpracują ze sobą wszystkie te linki malsy. A teraz szybciutko, pokrótce powiem Wam i jeszcze raz pokażę, jak te linki malsy działają. Nasz łoś, jak naciśniemy na brzuszek, przywitał się. O, leniwiec mu odpowiedział. I teraz jeżyk. Jak ja kocham muzykę, a ty? One ze sobą normalnie rozmawiają. Także jak widzicie, jest naprawdę z nimi bardzo fajna zabawa, a jednocześnie ma dobry wpływ na dziecko. To są zabawki interaktywne i one jednocześnie uczą. Na przykład alfabet, na przykład kolory, kształty, tak jak tu widzieliście na, jak Wam pokazywałam wcześniej, na jeżyku, a także cyferki. A także cyferki, tak, uczą również liczyć. I teraz na przykład pokażę Wam. Nawet czerwone kropki. Tak. Jerzyk śpiewa, ale wszystkim, zobaczcie, świecą te same kolory światełek na brzuszkach. Leniwiec odpowiada. Dobrze. Śmieją się. Czerwony. Zielony. Jerzyk. Nie, to leniwiec odpowiedział. A czy nie łoś? Teraz łoś odpowiedział. Żółty. Żółty. Chciałam, żeby zaśpiewały piosenkę. 1, 2, 3, 4, 5. O, może... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli liczysz, tak miło jest. Brawo, ale super. I zobaczcie, wszystkie policzyły do 5, ale oczywiście jak na przykład naciśniecie 1, to one wszystkie policzą 1. Naciśniecie dwójeczkę, to policzą na przykład do 2. Ja akurat specjalnie szybciutko nacisnęłam 5, żeby Wam pokazać, że policzyły do 5, ale śpiewają ze sobą również pioseneczki. Zobaczymy, czy uda mi się, słuchajcie, uruchomić, żeby wszystkie zaśpiewały. Teraz nacisnę leniwca. Zobaczcie, jak on jeszcze się fajnie rusza. Nie dość, że głowa mu się rusza, to jeszcze łapki. O, i będą śpiewać zaraz. O, ruszaj głową, czyli robimy ćwiczenia. Dotknij nosa. Dotknij nosa. Machaj palcami. Tymi na dole też, czyli stopami też. Super. Tak jest. Czyli widzicie, nawet takie ćwiczenia ruchowe można wykonywać. O, i jeszcze jak one mówią. Fantastycznie. Czerwony. Pomarańczowy. Pomarańczowy. I też powtarzają. Niebieski. Żółty. Żółty. I znowu z tym sterujemy. O. I teraz będą liczyć. Tak jest. Tak jest, także zobaczcie.
Tak jest. Super. Dziękuję Wam, Linki Malsy, dzisiaj za tą piękną zabawę. Wyłączę je, kochani. Okej. O, tutaj. Zapomniałam. I na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zabawy tymi Linki Malsami. To są zabawki przewidziane od wieku, bo tego nie powiedziałam, 9 miesięcy plus. Moja Amelka już skończyła roczek, dlatego może się spokojnie tymi Linki Malsami bawić. Oczywiście jeszcze nie potrafi policzyć, nie potrafi powiedzieć kształtów, ale sama muzyka zachęca ją do tego, że ona chętnie sięga po te Linki Malsy i chce nimi się bawić. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!